Cześć, witajcie się w mojej drugiej części lore wideo na temat Starlight. No i co? Kontynuujemy dalej lore wideo na jej temat. Więc co do Starlight, to w 8 sezonie mógłbym to właściwie jeszcze najpierw omówić My Little Pony film. To tam właściwie to ona pojawia się jedynie jeden raz na ekranie wraz z Trixie, ale nie bierze ona żadnego udziału w tym filmie. Wielka szkoda, ponieważ moim zdaniem powinna, jest to na tyle istotna postać za serię, powinna tam jakąś rolę odegrać, no ale twórcy się na to nie zdecydowali. 8 sezon, pierwszy odcinek, Starlight dowiaduje się w ogóle czegoś tam na temat tej Tempest, że ona wyruszyła w Equestria, żeby no, tam dzielić się tym, czego się nauczyła na temat przyjaźni. No i my coś wpadają na pomysł, żeby założyć skałę przyjaźni, gdzie będą uczyły przyjaźni wszystkie kucyki, nie tylko kucyki. Twilight ogólnie planuje również założyć skałę przyjaźni dla innych kreatur, jak dla smoków, jak dla podmieńców. Starlight też tam bierze czynny udział w tej szkole przyjaźni. No i zostaje przydzielona rola tej, kurde. Jak to się nazywało? Zostaje przydzielona rola. No, tego pedagoga szkolnego. Teraz sobie wspomniałem. Lecz no, szkoła podstawowa okazuje się niezbyt dobrym wypałem przez właśnie to, że tam Twilight bardzo próbowała się dostosować do nauk TPPP, czy jakkolwiek się nazywała to konstytucja szkolna w Equestrii. No i następują takie problemy ze uczniami, wyciekają. Starlight jest tam oczywiście, próbuje coś zrobić, lecz no w końcu udaje się odkryć, co się z tymi uczniami działo, udaje się ich też uratować, no i tam Twilight też dochodzi do wniosku, że powinny jednak uczyć w swoim stylu. Sprzeciwiają się Naysayowi, lecz no na początku jest, no zanim się mu sprzeciwiają, no Twilight jest naprawdę w wielkiej rozpaczy, bo Naysay zamyka w szkołę, ogólnie odbiera im prawo do nauczania w tej szkole. I gdy reszta męcześć próbuje jakoś Twilight pocieszyć, tak, nawet z kolei mówi jej wprost, że powie jej, co zrobiła źle, i to właśnie stary, to właściwie naprostowała Twilight, że ona powinna uczyć według siebie, a nie według tego, jak inni jej kazą. I tutaj po raz kolejny Starlight naprawdę zachowała się jak prawdziwa psaciółka. Swoją drogą jestem wściekły, bo dopiero co dostałem zjebane powiadomienie od zjebanego debila z Lapis Strands, który mi pierdoli o tym, że Chloe jest toksyczną psaciółką. Jakie kurwa, naprawdę mam serdecznie dojść wyczekiwania tego pierdolenia. Jak jeszcze raz mi ktoś... Będę kurwa serio takie osoby, nie wiem... Bo jest naprawdę mi tak ci ludzie wkurwiają. Max jest toksyczna! Kurwa i koniec, kropka, Max jest toksyczna. Do mnie nawet nie wkurwiałeś już. No, ale stale tutaj pokazuję, jak jest prawdziwą psaciółką w tym momencie. Tak, Starlight, kurwa, zjeby. Life is Strange'owy zjeby. Starlight. Zjebany, kurwa, sierwa z Life is Strange. Ponieważ, no, nastawia Twilight, twierdzi, co naprawdę powinna zrobić. I tutaj po raz kolejny Starlight pokazał, jaką jest psaciółką. No i to właściwie, no, ten dzięki Starlight udało się ową szkołę przyjaźni uratować, więc po raz kolejny brawo Starlight. Jebać i zjebane ścierwo dla Lapis Strands. Tyle mam do powiedzenia na temat tych ludzi. Mam was, nienawidzę was i jesteście kurwa ścierwem. I mam nadzieję, że was też ktoś zdradzi. Też ktoś was zostawi na 5 lat. Szczerze wam tego życzę. Bo i nienawidzę tych kurwa gnoje, po prostu ich nienawidzę. Dobra, lecimy dalej. Odcinek trzeci. Starlight bierze udział w tym odcinku, lecz odcinek jest o Pinkie Pie. Mianowicie Pinkie Pie odkrywa, że Maud ma nowego faceta. Jest tym faktem wielce rozpaczona, ponieważ ona nie jest w stanie polubić tego nowego faceta. Maud w ogóle Pinkie jest tak wkurwiona w tym odcinku, jak typowy zjebany fan Life is Strange. Starlight tylko jedna jest normalna w tym odcinku, no i teraz oczywiście jest Maud. No i ten facet Pinkie Pie jest normalny.
Ponieważ Starlight ma do tego dobre nastawienie, Zakaino ma facta, fajnie, jest, pozwólmy jej być szczęśliwą, a Skalipki nie, Pinki po prostu ma jakiegoś kurwa bzika, ma jakiś problem z tym facetem, z którym jest młody, no i nie jest w stanie zaakceptować tego, że młody jest szczęśliwa, że młody ma facta, ona nie jest w stanie tego zrozumieć. I z tego właśnie powodu jest wielki ból dupy, jeśli chodzi o Pinkie Pie, ona robi ból dupy. Starlight próbuje jakoś do tego spokojnie podejść, po raz kolejny pokazuje, że zarówno przyjaciółką, bo nie tylko zwadać z Pinkie i również próbuje jakoś uspokoić sytuację, no ale za Pinkie jest, tak powiem, jebanowa kolab i strajk z tym odcinku. No to niestety, odmawia ona jakiegokolwiek rozumowania, w ogóle nie jest w stanie ona nikogo słuchać. Dochodzi do kłótni, Pinkie strzela focha, w końcu wraca, jest do tego samego zdesperowana, zwraca na swoją farmę, bo oczywiście nie można siedzieć w Ponyville, gdy tam ten facet mood jest. No ale w końcu jedna z jej sióstr ją ogarnia i wreszcie daje jej do zrozumienia, że powinna zaakceptować tego Madbriera, no i na zasadzie Pinkie to robi. No ale nawet pełniła taką rolę wsparcia, można by spróbowała jakoś uspokoić sytuację, no ale niestety to jest Pinkie Pie i za wiele niestety no, zrobić nie mogę. Dobra, lecimy dalej. Odcinek 7. Starlight bierze udział w tym odcinku, gdy Twilight oraz jej koleżanki razem ze Starlight wystawiają sztukę, w której ma zagrać Celestia. Twilight postanawia, że Celestia zagra w tej sztuce. No i co, Starlight jest wielce zdziwiona i boi się trochę takiej współpracy z księżniczką. To jest taka śmieszna scena, że Starlight tak boi współpracować z Celestią. Twierdzi, że to nie jest to samo, co... Nie, ona tam gada, że boi się ogólnie tak no, rozmawiać z księżniczką, na to Twilight odpowiada, no ale ja też jestem księżniczką, a Starlight odpowiada, no ale ty jesteś księżniczką, no myślę, że chodzi po prostu o to, że Twilight nie jest taka oficjalna, tak, że Twilight mimo tego, że jest księżniczką, to no sprawia jednak wrażenie zwykłego kucyka w dalszym ciągu. No ale okej. Okay. No taka nawet trochę śmieszna scena. Ja tam osobiście jakiegoś kryza nie czułem, oglądając to, jeśli chodzi o Starlight. Ale to jest odcinek bardziej na omawianie Twilight niż Starlight, bo tam Starlight po prostu ma taką jedną scenę. To jest oczywiście, pojawia się w tym odcinku, lecz za wiele ona w tym odcinku nie mówi. Dobra, kolejny odcinek, od razu odcinek 8. Odcinek 8, gdy Starlight oraz Samber zostają wysłani na swoją własną misję. To jest misja, która polega na tym, że muszą oni jakoś pogodzić się ze swoimi rodzicami, z którymi bardzo dawno się nie widzieli. Starlight spotyka swojego ojca i jej ojciec uchodzi za toksycznego ojca, który ma ogólnie bzika na punkcie kontrolowania swojej córki. Ogólnie on nie potrafi zrozumieć tego, że Starlight dorosła, ale jest taka śmieszna scena, gdy ojciec Starlight mówi, że jej pokój jest taki, w takim stanie, w jakim go zostawiła i mamy zwiedzenie na ten pokój Starlight i okazuje się, że Starlight jest... A ze Starlight ma coś wspólnego z punkustwem, że ma ona swój styl pokoju w stylu jakiejś punkuły, więc... No proszę bardzo, kolejne podobieństwo do Chloe! Proszę bardzo! Ale oczywiście nie lubimy punków, tak? Nie lubimy punków, nie lubimy ciekawych, fajnych dziewczyn i nazywamy jej toksycznymi, gnębimy takie dziewczyny, wyzywamy takie dziewczyny. No to jest cały kurwa zjebany fanbase Ravi Stretch! Ja pierdolę, jak ja tych ludzi nienawidzę! Kurwa! No ale dobra. Więc... Starlight... ma ogólnie ciężko, bo musi jakoś pogodzić się ze swoim ojcem. No bo dlatego w ogóle oni myślą, że problem jest jakiś inny i próbują jakoś ten problem znaleźć. Samber oczywiście ma problem z swoją matką. Jej matka to jest dosłownie... Co jest jej matka? Jego matka to jest dosłownie Dutch van der Ryde, ja w tym momencie nie żartuję. Matka Samberta bez przerwy pierdoli o tym, że ma plan, ja mam plan. No kurwa, ja pierdolę, to jest jak nic, jakaś prawnucka Daca. Ja po prostu nie wierzę w to, że mogłoby być inaczej. To jest prawnucka Daca, a Samber to jest jakiś prawnuk Daca, bez kitu. Bo naprawdę... Ona pierdoli o tym, że ma plan, bez przerwy, ja mam plan, no kurwa, teraz mógłbyś coś tutaj powiedzieć. Nie.
Money. Suicide is pain. Working it all out. Once and for all, Arthur. I just need time. I got a plan. Wrong. This is a good one. One more big score. We got enough money to leave. This is all going to plan. Więc tak, on ma plan odnośnie tego, jak Sambers mógłby ogólnie rozwiązać ten problem, który ma miejsce, ten problem z jazdni, który ma miejsce. Ona ma plan, ona ma plan, tak, ma plan. That's... Tak mi to zapowiedz, to czasem nie jest twoja wnuczka? Ta matka Sambers, to bo mi się wydaje, że chyba tak. No jak tak powiem, to ona ma coś wspólnego z Red Deadem, pytanie tylko jak to wygląda. No chwila, zaraz, nie, to się da logicznie wyjaśnić. Matka Sambers, ta ona oryginalnie pochodzi z Orchestra Girls. Ale przyniosła się do świata Mali Depony. I Sambers oryginalnie jakby pochodził z świata Orchestra Girls, ale jest Mali Depony. Okej, to wszystko wyjaśnia. To jest kurwa jebana wnuczka Daca. Ta matka Sambers ta. No i co, no i dochodzi do konfrontacji z rodzicami, ogólnie Starlight i Sambers mają mieć tego wszystkiego, to jest nie dziwi mi się wcale. Wykrzykują oni na swoich rodziców, no ale w końcu dochodzą do wniosku, że muszą się z nimi pogodzić. Starlight w sumie pyta się, już nie mogli zostać wysłani na jakąś wojnę, na coś takiego. No, Starlight, każdy ma swoje tam preferencje, ja bym osobiście wolał coś takiego niż wojna, no ale okej. Okay. No ale w końcu godzą się oni ze swoimi rodzicami, a ojciec Starlight wreszcie idzie na porażę do głowy i zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że powinien Starlight traktować bardziej jak przyjaciółkę, niż jak córkę, którą musi kontrolować, więc brawo mózgu, wreszcie to zrozumiałeś, brawo. Gratulacje w ogóle bycia ojcem roku, do tego ostatnia, że twoja córka nie chciała z tym utrzymać kontakt, naprawdę jesteś cudownym ojcem, polecam serdecznie takich ojców, Dark Angel 2023. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, kurde, co my tam mamy dalej, jeśli chodzi o odcinki z Majtepony. Dziewiąty odcinek jest nie o Starlight, Dwunasty odcinek jest o Starlight, która, że tak powiem, ma już serdecznie dojść bycia pedagogiem szkolnym, ponieważ wychodzi do wniosku, że jest to robota nudna. Starlight, jak ja ciebie naprawdę rozumiem, nie dziwicie się, naprawdę też bym nie chciał być pedagogiem szkolnym. Ponieważ nikt w ogóle do Starlight nie przychodzi po jakiekolwiek rady. Starlight jest całkowicie sama, bez przerwy właściwie. Jedyne co ona może robić, to sortować książki, więc ma tego serdecznie dość. I w końcu jednak do Starlight przychodzi Cozy Glow, no, która się później okazuje zła, ale to nie jest z tym. I Cozy Glow ogólnie prosi Starlight o poradę, tam twierdzi, że no, czuje źle się tym, że przez nią zdackowa liga została źle potraktowana przez Twilight, ponieważ ona tam specjalnie test sfajlowała z przyjaźni, żeby jakoś doprowadzić do tego, żeby zdackowa liga mogła się uczyć w tej szkole. Starlight w ogóle śmiesznie na to wszystko reaguje i ta scena jest trochę śmieszna, ale w każdym razie no. Starlight sugeruje Cozy Glow, że Zackowa Liga bardziej to ona powinna uczyć, a nie się uczyć w tej szkole przyjaźni, no i Zackowa Liga zastanowała, Starlight zostaje uznana za przyszłe kandydatki na nauczanie w szkole przyjaźni. Znaczy, że mogłaby być nauczycielką w tej szkole w przyszłości. No i to, no i wszystko się dobrze kończy, ale w ogóle Cozy Glow to jest taka manipulantka, że ona była w stanie aż tak oszukać tych wszystkich, to naprawdę. No ale to za to lubię tą postać, to jest naprawdę dobra antagonistka. Jeśli mamy cel, takich antagonistek bardzo brakuje. No ale dobrze, dalej mamy odcinek 13, gdy Mencej wybierają się wspólnie na biwak. Lecz do tego wszystkiego wtrąca się Chrysalis. Właśnie to jest odcinek, kiedy Chrysalis powraca. Podstawowo one sobie robią jakieś zdjęcia do tam, nie wiem, chyba jakiegoś albumu czy coś. Lecz okazuje się, że kucykiem, który robił mi zdjęcia, to jest właśnie Chrysalis. Ona nie zrobiła zdjęcia Starlight dlatego, ponieważ chciała ona sklenować Mencej. Żeby były złe, no a na Starlight chce się mścić, no to Starlight ogólnie nie dostała swojego klona.
Tylko szkoda, bo ciekawie byłoby znowu zobaczyć tą starej twarzy. No ale w każdym razie te złe klony zostają męseść. Zostają ingerować z męseść, lecz one sobie z tego sprawy nie zdają. I też Applejack pod postacią jej klona zaczyna stale obrażać, zaczyna twierdzić, że on się nie nadaje w ogóle do biwakowania. I to jest właściwie jeden z tych momentów, kiedy Starlight płacze. No ale to jest... To jest chyba jedyny taki moment, kiedy ona płacze. Co nie, ma parę takich momentów. To się nie wiem, skurde... Nie no, nie pamiętam. Jeden bez takich momentów, a gdyś nie, ale takich momentów jakoś to jest mało. Zaraz nie płaca Grarty bez przerwy. No i ta Grarty idzie ją pocieszyć. Natomiast Applejack, no... Jako swój klon, no to tam później spotyka się z innymi, spotyka się z Chrysalis. Lecz no... Chrysalis ma ogólnie cel, żeby odnaleźć klejnoty harmonii, żeby je zniszczyć. W końcu jej się to udaje. Udaje się odnaleźć drzewo harmonii, no ale jej klony są na tyle sprytne, że zwracają się przeciwko niej. Lecz drzewo ingeruje w to wszystko, atakuje ona Twilight, drzewo klona Twilight, no i eliminuje te klony, natomiast Chrysalis, no nie udaje jej się zrobić tego, co chciała zrobić. Lecz poprzysięga ona zemstę. No jeśli chodzi o naszą grupę, no to one da w końcu dochodzą do porozumienia. No i wszystko się dobrze kończy. Fajnie, że w ogóle Starlight wreszcie odegrała jakąś rolę w tym jakimś odcinku, w którym męczarz się gdzieś wybierają razem i zadawał wreszcie coś do tego odcinka, bo takiego odcinku mi strasznie brakuje. I ten odcinek to ogólnie jest jeden z lepszych odcinków, jeśli chodzi o MLP właśnie. Kurde, jest chyba tak trochę pokaźliwo, sorry za to. Dalej mamy teraz odcinek, gdy męczarz wybierają się na misję, a stary zostaje dyrektorką w szkole podczas ich nieobecności. Lecz wszystko wtrąca się Discord. Starlight ogólnie postanawia wynająć paru nauczycieli, którzy mogliby wspólnie z nią zastępować męseść. Lecz Discord wszystko psuje, on ingeruje ogólnie w życie tej szkoły. Psuje on ogólnie Starlight psyki, ale jest naprawdę śmieszna scena, gdy Trixie zaczyna uczyć tej szkole przyjaźni, a Discord dostaje głuche telefony i naprawdę jest to mega taka scena humorystyczna, można by rzec. Ponieważ Discord traci się na psyksa, skaza i Trixie ma z tego serdecznie dość. Jak bardzo lubi Discorda, tak w tej scenie, w tej sytuacji mogę serio zrozumieć Trixie i być po jej stronie. Ale Trixie też jest spoko koniec końców, to nawet trochę Trixie lubię. Teraz jest Discord po prostu tam nie jest postacią, ale no, w tej sytuacji to jest tam Trixie akurat, Team Trixie, bo Discord to jest taki gnój w tym odcinku w ogóle i ten odcinek jest właściwie powód, dlaczego Discord wylądował w nie najwyższej kategorii, w momencie jakiegoś Malitepony, w nie tej samej kategorii, co Starlight, Coach Glow, Stanson oraz Adadzie, dlatego, ponieważ Discord naprawdę w tym odcinku był gnojem. Nie, naprawdę tak mnie irytowało, jak on traktował Starlight w tym odcinku, bo Starlight jedyne, co chciała, to po prostu na spokojnie poprowadzić tą szkołę przyjaźni i chciała to ogólnie dobrze zrobić. Starlight ogólnie miała dobrego nosa ku temu, żeby jej zaufać, bo Starlight jest odpowiedzialna i ona jest w stanie spokojnie dobrze poprowadzić szkołę przyjaźni. Ale Discord wszystko psuł. Discord tylko zepsuł koniec końców, bo bez przerwy od tych uszyków nastrasał. Miał ból dupy jakiś, kurde. Jest w końcu stwierdził, że Twilight popełniła błąd, bo zostawiła ona skałę pod rękami, pod kopytami opytanego Władomir Dorosa, on tak właśnie nazywa Starlight i ja miałem takie... Oto ci kurwa koleś kuzi! Jakby... Oni normalnie są... Oni tam normalnie są współpracowali w Sony. Nic w ogóle nie wskazywało na to, że Discord mógłby mieć jakiś problem ze Starlight, a teraz on ma jakieś budupy do niej, kurwa. Nazywa ją opętaną władzy jednorożcem, tak on ją nazwał. Starlight pod wpływem emocji tak nie wytrzyma, że ona bardzo... Znaczy ona rzuciła naprawdę mocno zaklęcie na Discorda i serio, można by przez chwilę pomyśleć, że ona Discorda zabiła. I w sumie nawet gdyby go zabiła, to nie miałbym jej tego za zło. Discord był taki gnoj w tym odcinku, że aż sam chciałem się na niego wkurzać i go nie lubić. Bo naprawdę, słuchaj Discord, ty możesz być sobie gnojem dla Rarty, możesz być sobie gnojem dla Fratasai, możesz być sobie gnojem dla Applejack nawet, ale w momencie, gdy ty jesteś gnojem dla Starlight, to już się kończą granice i to jest ten moment, gdy ja ciebie nienawidzę. Gdy ty jesteś gnojem dla Starlight, to jest to samo z Chloe. Jesteś gnojem dla Chloe i nienawidzę ciebie.
Tak, to jest The Clone, jesteś gnojem i ścierwem, nienawidzę ciebie. I tak samo Static Starlight, jesteś zły dla Starlight, tak to jest źle Starlight, to ciebie będę nienawidził w takim spadku, naprawdę. Tak było w spadku Discorda, za to jak on traktował Starlight, to już naprawdę go nienawidziłem w tym odcinku i zacząłem mu źle. Mimo tego, że ogólnie go lubię, ale w tym odcinku mi to tak wkurwił, tym jak tak traktował Starlight. I jest to, co mnie irytowało na koniec tego odcinka. To jest to, że Discord to nie on przeprosi Starlight na koniec, tylko Starlight przeprosi Discorda dlatego, ponieważ zrozumiała, że Discord czuł się niezauważony, że on ogólnie czuł się odrzucony. Naprawdę, to mało go usprawiedliwiać, to mało usprawiedliwiać to, co on odpierdalał w tym odcinku. Ja pierdolę. Wytłumaczcie mi jedną rzecz. Jakie prawem, kurwa? Ludzie nazywają Chloe toksyczną i mają celność pierdolić, kurwa, bzdury na jej temat. A taki Discord z kolei, który naprawdę robi złe rzeczy, to nie, to on jest ok, tak? On jest ok, tak? On już niczego nic złego nie robi. Go to można zrozumieć, tak? Mój sobie można okazać zrozumienie, ale Chloe to już nie. Naprawdę, jest ktoś z fanem na pistolet i mała osoba, kurde, okazuje zrozumienie wobec Discorda w tym odcinku, a ma, kurwa, obsesję na punkcie nienawiści wobec Chloe. To jest to jedynie kolejny powód świadczący o tym, że jesteś, kurwa, bandą spierdolonych umysłowych. I jedyne, co należy z wami robić, to was potępiać, bo jesteś, kurwa, spierdoleni. Nienawidzę was. Nienawidzę was. Nienawidzę, jeszcze raz was nienawidzę. To za banda zakompleksionych debili, która, kurwa, nie potrafi w ogóle zrozumieć poszczególnych postaci, które oni powinni zrozumieć. Albo przynajmniej powinni spróbować te postaci zrozumieć. Albo najlepiej, kurwa, nie wypowiadać się na temat tych postaci, jeśli tych postaci w ogóle oni nie rozumieją. Jakieś powiadomienie dostałem. Muszę sprawdzić. Sorry, na chwilę, ale muszę wiedzieć, co to jest. A, dobra, okej, to nic dlatego. Na szczęście. Okej. Dobra, na szczęście nic dlatego. Możemy więc kontynuować. No podsumowując, naprawdę szkoda mi, bo bardzo stali w tym odcinku. To był odcinek, gdzie naprawdę stale współczułem, bo ona nic tego nie zrobiła, to jest ona musiała sprawdzać Discorda, no ja pierdolę. To jest po prostu pokazanie tego, jaki świat jest sprawiedliwy. Jaki prawo ona miała w sprawie Discorda, nie rozumiem do tej pory i... Może nawet nie będę próbował tego zrozumieć. Może po prostu przejdźmy do kolejnego odcinka. 17 odcinek, to jest odcinek, gdy Rarity i Rainbow Dash się kłócą. Nie potrafią w ogóle ze sobą rozmawiać, są skłócone ze sobą, mają ogólnie problem. No i Starlet próbuje jakoś się tam pogodzić, proponuje im, żeby wspólnie przeczytały jakąś książkę, która jest ich przeciwieństwem, żeby Rainbow przeczytała bardziej coś dla Rarity, a Rarity coś bardziej, co jest dla Rainbow Dash, no i tak nic z tego nie wychodzi, bo się zaczynamy znowu kłócić. Starlet w końcu postanawia razem z Twilight zaplanować intrygę, żeby tam Rarity i Rainbow się pogodziły, mianowicie ginie jakiś amulet Aurory. Naprawdę chciałbym bardzo wiedzieć, kim jest Aurora w tym świecie Mighty Telefony. Bardzo chciałbym to wiedzieć. I znajdują w końcu ten amulet, no i się ze sobą godzą, no ale Starlet właśnie pełnia rolę takiego... Faktycznie już wreszcie Starlet mogła robić za pedagoga w tym odcinku, bo próbowała jakoś podzieszyć te dziewczyny, ale no nic tego za bardzo nie wyszło. Trzeba było coś innego zrobić. I stara bez kitu musiała się męczyć z dwoma kuckami, które nie potrafią ze sobą normalnie rozmawiać, ale mi była szkoda i w tym odcinku parę razy się stara oberwało. Zaraz nie oberwała jakoś bardzo, no, ale musiała się męczyć z głupimi kłótniami kuczyków. To jest naprawdę no słabe. No ale dobra, lecimy dalej. Odcinek 19. Starlet oraz Trixie wybierają się razem
na wycieczkę do tam zupełnie innego miasta w My Depony, ponieważ zostają one zaproszone przez takiego jednego magika. A to Styrki się właściwie zostaje zaproszona, ale ona zabiera Starlight, śpiewają sobie dziewczyny. Tutaj właściwie no, mam podkreśloną ich przyjaźń, ich podróż do tego miejsca, gdzie one się chyba tam mają wybrać. Zapomniałem, jak się to miejsce nazywa, więc sorry, ale nie powiem wam, jak to się miejsce nazywa. Lecz dochodzi do problemów, ponieważ dziewczyny mają taki problem z sobą, bo że tam bodaj za jedno za bardzo chrapie, druga też jakieś problemy z prawem, no i koniec końców zaczynają się ze sobą kłócić. Ale to, co robi Starlight w tym odcinku, no, Starlight sprzedaje ogólnie ten... Starlight sprzedaje... wagon Trixie, który służy jej, to jest również za jej dom właśnie. To nie jest tylko wagon, z którym ona się porusza gdzieś na przeróżne występy, ale też to miejsce służy jej jako jej dom. Bo ona również zmienia swój dom w pierwszym sezonie ma jej dyponem, ale ten jej dom został zniszczony przez niedźwiedzica. No i teraz ona ogólnie musi mieszkać w tym wagonie, no i to jest... Trixie też tam coś robi, na coś starać, ale Starlight zachowała się zdecydowanie gorzej w tym odcinku i... No jak z reguły w tym gdzie jestem swój konflikt i jestem po stronie Starlight, tak w tym przypadku jestem po stronie Trixie, bo Starlight się zachowała gorzej. No i faktycznie ktoś by mógł stwierdzić, że to jest takie bardzo złe zachowanie, okej, to jest złe zachowanie, ale nie zbyt, czasem raczej się nie zachowywała, nawet jest gorzej w niektórych odcinkach. No, to jest to, co mnie wkurwia w niektórych fanach mojej depony, to jest to, że oni mają celność sprzedawać tylko do Starlight, ale na przykład na to Zerarki jest zła bardzo w niektórych odcinkach, to oni mają to w dupie, nie? Najlepiej się sprzedawać do Starlight, bo to jest po prostu punkt zacpialny. To jest... kucyk, do którego najłatwiej się im wszczepić właśnie. No ale właściwie ten gość tam wymusza na Starlight i Trixie to, żeby one się pogodziły. To sobie nawet okej to zrobił, bo powinny się pogodzić ze sobą. No i godzą się ze sobą, no i tam wszystko się dobrze koniec generalnie. No, są bez znowu dziewczyny psaczkami najlepszymi, więc no spoko. Wszystko dobrze skończyło, tak? Starlight sprawdza zachowała się, no niezbyt fajnie, ale... niezbyt czasami Rarity się czasami fajnie zachowywała. Bo się nie fajnie nie zachowuje Rarity. O nie. No ale dobra, lecimy dalej. Jeśli chodzi o kolejny odcinek o Starlight. Teraz myślę, kurde, który będzie kolejny odcinek na jej temat. No to już właściwie będzie finał. Finał 8 sezonu My Depony, gdy Starlight zostaje uwięziona przez Cozy Glow. Ponieważ Message wybierają się... do Tartaru po to, żeby sprawdzić, co ten T-Rex nie uciekł, ponieważ magia Sequestrii zaczyna znikać, a samo osobiście podejrzenie na T-Rexa. No i zostawiają skałę pod kopytami Starlight, lecz Cozy Glow więzi Starlight i to ona zostaje właśnie liderką w Skole Przyjaźni. Tam jest Neisa się wtrąca w to wszystko, chce on ogólnie zniszczyć Skole Przyjaźni. Lecz potem okazuje się, że no Cozy Glow stała za wszystkim, co ona kradnie magię, co to ona jest zła, więzi ona Starlight i jej planem ogólnie jest... No to jest ciekawe, co ona chce zrobić, bo ona chce pozbyć się magii w ten sposób, że ona chce ją przetransportować do innego wymiaru. I mi się wydaje, że ten wymiar, o którym ona wspomina, to musi być Kestegers właśnie, że ona chce do świata ludzi przetransportować magię, a chce się całkowicie pozbyć magii Sequestrii i... taki ogólnie jest jej plan. No ona chce ogólnie otać za sobą przyjaźni. Chce być symbolem przyjaźni na swój chory sposób. Kogoś granada jest pojebana, ale za to ją lubię. No i właściwie tutaj jedynie ubolewam na tym, że Starlight miała praktycznie za tą rolę w tym finale, bo została ona uwięziona, nie mogła ona w ogóle nic zrobić. Tak mnie to irytowało w tym finale, ale po prostu spoko finał, bo lubię Cozy Glow. Lecz no... szkoda, że Starlight bardziej naprawdę się w tym finale nie wykazała. Brakowało mi tego, jeśli mamy cer. No ale dobra, dalej przechodzimy do sezonu 9. Tutaj też po raz kolejny jestem rozczarowany, bo... zaczyna się okej. Okay. Starlight zostaje... Starlight dostaje zaszczyt bycia oficjalną dyrektorką w Szkole Przyjaźni, ponieważ Twilight i, no,
Starlight będzie własnością Equestrii, za tym idzie ona już nie będzie za bardzo mogła użyć Skolepsji Jazni i dlatego Starlight ma być dyrektorką w Skolepsji Jazni. Ma to nawet mieć zamek Twilight, co ciekawe. No kurde, to jest nawet spoko. Muszę powiedzieć, że... Fajnie, że Starlight dostała takie nagrody, tak? Że jednak faktycznie nie została ona tak do końca olana, ale no... Brakowało mi jej stracie w tym sezonie, bo jest stracie mało odcinków w tym sezonie i to mnie strasznie irytuje. Wszystko się psuje, ponieważ Sabra zaczęła atakować, najpierw stało Krestwo. Mężczyźni muszą go powstrzymać, zostawiałem Starlight, zapytam się, zaopiekowała skop przyjaźni. Później następnie są branicy drzewo harmonii, nie są klejnoty harmonii i atakują Ponyville, również nie za tym hipnotyzują Starlight, za tym idzie Starlight po raz kolejny nie jest w stanie nic zrobić. No i mężczyźni same się muszą rozprawić z Sombrą. I... No to widzicie, pokonują w końcu Sombrę, tyle że razem one pewność siebie, Sombra jest coraz bardziej potężny. Na Discord w końcu je motywuje, że dadzą sobie radę, że mogą w siebie uwierzyć. No i udaje im się Sombrę pokonać. No ale jeśli chodzi o Starlight, no to ona praktycznie bardzo małą rolę odegrała w tym odcinku. Praktycznie żadną i ubolewa nad tym, bo powinna być o wiele ważniejsza. No i bo ten Starlight znowu nie ma przez dłuższy czas, widzimy ją dopiero w odcinku 11. Gdy razem z Trixie wybierają się na wspólny piknik, no ale tutaj właściwie jest taki problem, że Starlight bez przerwy musi wracać do tej swojej pracy, ponieważ ma ona tam sporo kucyków, które no mogą, chcą z nią pogadać. No właśnie ona jest dyrektorką tej szkoły, ale dalej to zrobi za pedagoga szkolnego, co za tym idzie, jest ona bardzo zapracowana. Trixie jest na nią zła z tego powodu. Twierdzi, że olewał na swojej przyjaciółki i jest ona za bardzo skupiona na pracy, też gdy podaj z Maud chyba? Ma urodziny? Tak, ja to zrozumiałem, chyba Maud ma podaj z urodziny? No to Starlight ulewa to. Trixie bardziej się skupia na tym, żeby być na tych urodzinach, żeby te urodziny tam przygotować jakoś. Jest zła na Starlight z tego powodu, że ona olała to. I powiem tak. To jest niesamowite, jaką semana Trixie przesłała, bo naprawdę Trixie w tym odcinku pokazała, że faktycznie potrafi być dobrą przyjaciółką i jest ona spoko. Właśnie, kurde, Trixie przesłała taką semanę, jak opowiada przez Max, tak? Bo Trixie ona sobie zdała sprawę z tego, że robiła, że musi się zmienić. Max sobie nie zdaje z tego sprawy. Max się uważa za dobrą osobę, która w ogóle nie musi się zmieniać. To mi tak w niej wkurwia, że ja pierdolę. Trixie z kolei, ona przeszła swoją reformację i za tym idzie, ja zacząłem Trixie lubić. I to samo było bez Max. Gdyby tylko Max dał swoje racje zmienić, to też bym raczył Max lubić, no ale za Max się nie zmienia. Za Max jest kurwą do samego końca, no to ja Max nienawidzę takich spadków. Trixie z kolei naprawdę zaczęła zyskiwać moją sympatię. I powiem tak, rozumiem obydwie strony, bo mogę zrozumieć w pełni Trixie, że jest zła, bo... No co? Jak tu nie być złym na miejscu? Ale to zrozumiem Starlight, bo Starlight jest zapracowana ogólnie i... No nie chcę nazwać tych swoich uczniów, więc ja rozumiem obydwie strony. Moim zdaniem ani Trixie, ani Starlight nie są złe, po prostu obydwie... Mają swoje problemy, no obydwie... Są w takiej, a nie innej sytuacji, że nie sam mogę zrozumieć, ale to co mogę zrozumieć, dlatego Trixie tanio zła. Teraz jedna z uczennic Silver Streams ciągle nawiedza Starlight pytaniami i... Starlight ma już tego serdecznie dość i wypracał na Silver Stream, żeby wreszcie mogę spalić ta z Trixie oraz z resztą przyjaciółek. I psaciu, bo tam jest Sunburst. Również on tam bierze udział jeszcze w tych urodzinach. No i teraz wiadomo ten fast mode, ten mad brawer. Ale właśnie, co ciekawe, Piggy Pie nam nie było. Nie było tam Piggy Pie. No jeśli już nie pamiętam za bardzo, na co się one faktycznie oni przygotowali urodziny dla mode, ale jeśli chodzi o urodziny, to trochę słabo ze strony Piggy Pie, że się nie pokazała, nie? No ale to swoją drogą.
Ja już sobie nie do końca pamiętam. Oni tam przygotowywali jakieś przyjęcie, ale to już nie wiem, czy z okazji tego, że Walt miał urodziny, co chodziło o coś innego. Może. Wiesz, już nie pamiętam. No, chodziło o jakieś przyjęcie, tak, na które Trixie się też przygotowywała, Walt i tak dalej. Ale stale nie miała czasu też, żeby wziąć w tym udział, bo tam musiała zajmować się swoimi uczniami. Więc taki właśnie był konflikt w tym odcinku. I też kolejny konflikt polega na tym, że gdy stale faktycznie znajduje czas dla Trixie i Resty, no to ta Silver Stream gdzieś zaginęła, no i wraz z jej bratem, no to oni skają tej Silver Stream, w końcu ją znajdują w tym drzewie harmonii, które zostaje tam naprawione, znaczy zostaje stworzona nowa wersja tego drzewa harmonii. No i ona się tam ogólnie bawi ze swoim pupilkiem Edith. No i co, no i wszystko się dobrze kończy, no i tam skają oczywiście tutaj Silver Stream po tym lesie. Muszą też uważać. A co, też tutaj wróciły te stworzenia, które były w stanie zamieniać spojrzeniem w kamień, coś ciekawe. One były w pierwszym sezonie, a później ich nie było aż do 9 sezonu, a nie nawet oni wrócili w 9 sezonie. Takie fajne nawiązanie do pierwszego sezonu z kolei. No jakbym mógł ocenić to odcinek, no jest spoko odcinek, no każdy odcinek stale jest spoko, tak? Więc to odcinek jest jak najbardziej spoko. Nie mam tutaj nic do zarzucenia, jeśli chodzi o ten odcinek. No ale po to znowu Starlight nie ma do 20 odcinka, ale to co mnie irytuje, to jest to, że Starlight nie było w 17 odcinku. 17 odcinek to jest odcinek, kiedy właściwie jest ostatnie światło słońca. I Starlight jest na tyle ważną postacią, że ona powinna być w tym odcinku, a zamiast tego jest Discord, no ja pierdzielę. Znaczy fajnie, że jest Discord, ale Starlight też powinna być. Ja pierdolę, nie tylko Discord, Starlight też powinna być. Bo tam ogólnie dotyczy są chaos i mecz zaś muszą te chaos jakoś naprawić. I tam wszyscy pomagają, tylko tam nie ma Starlight. To mnie tak irytuje, bo to jest na tyle ważny odcinek, że tam Starlight powinna być. Ale też Starlight nie ma i to mnie tak irytuje ogólnie, że nie pomyślaj o Starlight, mimo tego, że odcinek jest bardzo ważny. Jest to jeden z ważniejszych odcinków, jeśli chodzi o ten sezon. No ale okej, lecimy dalej. No bo jest to jest odcinek, gdy Starlight szuka kogoś, kto mógłby być wicedyrektorką, bo ona jest dyrektorką, no to by potrzebowała jakiegoś wicedyrektora bądź dyrektorki. No i Trixie ogólnie bardzo chciałaby być tą wicedyrektorką, bo jeśli ma z praca ze swoją najlepszą przyjaciółką, lecz Starlight postanawia zrobić kwalifikację na owego wicedyrektora, zapraszał na parę kucyków, które mogłyby faktycznie owym wicedyrektorem być. Niestety zapraszał na matkę Diamond Tiara. Nie wiem, z jakiej racji Starlight to zrobiła, ale najwyraźniej ona sobie po prostu nie zdaje sprawy z tego, jaką osobą jest matka Diamond Tiara. No, okej, rozumiem. No i tak odpada z pierwszej nadarzającej się okazji. No, nie dziwię się wcale, bo ta typiara jest okropna. Więc dobrze, że Starlight dość szybko ją wyeliminowała z gry. Potem ogólnie jest, taka konkurencja, nie wiem co nazywać konkurencją, bo kurde, jak to nazywać, no, nara, będę to nazywał konkurencją, trudno się mówi, gdy dochodzi do rozmów z poszczególnymi rodzicami, bądź też opiekunami owych uczniów, Trixie musi się rozmówić z takim wrednym chujem, jeśli chodzi o gryfy, takim liderem wrednym gryfów, czyli tym no, opiekunem tego no, Galusa. I naprawdę podobało mi się to, jak Trixie stanęła w jego obronie, bo gość nie pokazywał jakiegokolwiek zainteresowania, jeśli chodzi o tam swojego, jeśli chodzi o tam o dziecko, którym on się opiekuje. Nie był w ogóle wobec niego jakkolwiek dobry, nie wspierał go i Trixie go za to bardzo ładnie opierdzieliła i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobała poznała Trixie w tym momencie. No i tutaj za bardzo nie rozumiem Starlight, bo Starlight ogólnie zdaje sobie sprawę z tego, że Big Mac on nie będzie w stanie być tym wicedyrektorem. Big Mac też sobie z tego zdaje sprawę i rezygnuje. Ale Trixie, teraz robi podejście Trixie o to, że ona tam tak bardzo opierdzieliła tego lidera grywów, no ale ja jestem po stronie Trixie, no tej Trixie bardzo dobrze zrobiła, no. Nie rozumiem tutaj stale, dlaczego akurat o to się obudziła, bo tej Trixie nic tego nie zrobiła akurat, tutaj akurat dobrze postąpiła. Problem Trixie polegał na tym, że ona była
To ona lekceważąco podchodziła do tej posady. Miała takie nastawienie, że chciałaby pracować ze swoją przyjaciółką najlepszą, a za bardzo nie zdawała sobie sprawy z tego, jak to jest bardzo ważna posada właśnie. Tetris w końcu organizuje swoją wycieczkę razem z uczniami i psuje tą wycieczkę. Starlet jest zła na nią z tego powodu. Mogę to zrozumieć, że jest na nią zła w tym spadku, bo Trix się naraza uczył na niebezpieczeństwo. No ale tam w końcu nie chcę dokonać do porozumienia. Trix sobie zdaje sprawę z tego, że no, zepsuła wszystko. No i w końcu Trix się postanawia, że znajdzie ona odpowiedniego kandydata na wicedyrektora. No i znajduje ona Sambersta. Sambers zostaje wicedyrektorem. No a Trix z kolei też dostaje pracę, ponieważ zostaje ona pedagogiem szkolnym. Zajmuje ona miejsce Starlight. Bo Starlight zdaje sobie sprawę z tego, że Trixie może się nadawać do tej roli, bo naprawdę bardzo ładne wsparcie okazała Garuszowi. Zdała sobie jednak sprawę w tym momencie Starlight z tego, że dobrze zrobiła. No i co? No i jest tylko dobrze szkolić, więc no. No poza tym, że spadkowo Trixie nic rośli na Starlight, z którym ona sobie potem gadała, no ale to swoją drogą. Przeciwka was jest od rośliny, jest, ale to myślę sobie spokojnie z tego sprawę zdaje, więc jest tutaj wszystko. Jasno się pokłóciły. No i nawet fajnie z tego skończyło w tym sensie, że stale nie tylko ma swoją przyjaciółkę w swojej szkole, ale również ma swojego przyjaciela jako wicedyrektora, więc dobrze dla niej. No i następnie przechodzimy do finału całego dziewiątego sezonu My Depony. I tak co, ale finał pod względem Starlight jest zajebisty. Akurat finał nie skopali pod tym względem, bo finał polega na tym, że ci złoczyńcy zdobywają oni wreszcie magię, tego magię Grugara zdobywają. Grugar okazuje się być Discordem. Discord informuje Message oraz księżyczki o tym, co ich czeka, co je czeka, co ich wszystkich czeka. No i dochodzi do konfrontacji z poszczególnymi złoczyńcami. Starlight była z Krystalis i naprawdę tak mi się ta bitwa spodobała, jeśli chodzi o Starlight i Krystalis. Starlight była taką badaską w trakcie tej walki. Naprawdę tak mi się to spodobało. Krystalis, która gada: Starlight, gwiazdo ty moja, gdzie jesteś? Pokaż się! W ogóle gwiazdo. To jest akurat zamierzenie polskiego dubbingu, ponieważ w angielskim dubbingu ona mówi zupełnie coś co innego. W angielskim dubbingu ona mówi Starlight, where is Aponia to fight? Ona w angielskim dubbingu mówi Starlight, gdzie jest kucyk, z którym chce walczyć? Tutaj ona z kolei w polskim dubbingu mówi Starlight, gwiazdo ty moja, gdzie jesteś, pokaż się. I to jest, kurde, takie fajne chyba, no, psy, no, takie fajne mrugniecie oka na to, że no Starlight, no to jest gwiazda, tak? Więc Krystalis nazywają gwiazdą. Ale to jest akurat prawda, Starlight jest gwiazdą, no powiedzmy sobie tak, Starlight to jest gwiazda, ma i depony, bo to jest najlepsza postać. Więc Krystalis jeden raz ma rację. Trix zajmuje się ewakuacją wszystkich uczniów. No i też tutaj Trix też się dobrze sprawuje w tym odcinku, bo też ona ma swój silny udział w tym finale, robi coś faktycznie. No i faktycznie co najlepsze, udaje się faktycznie tych uczniów ratować. Udaje się ewakuować tych uczniów w bezpieczne miejsce, więc Trixie brawo. Od ilu do tej postaci stała się naprawdę fajną postacią. I to jest kurde prawdziwy, prawdziwy charakter developed, jeśli chodzi o Trixie. Niech się skłania inkluzją, kurwa. Od Hasbro, w tym momencie. No i co, no i dochodzi do walki Starlight oraz Krystalis. No i co, no i powiem, najlepsze jest to w tej scenie, że Starlight prawie Krystalis pokona, bo Starlight teleportowała się przed Krystalis, Krystalis nie ma w stanie jej trafić. Co na tym idzie, się coraz bardziej męczyła, no i w końcu Starlight atakuje Krystalis. Krystalis twierdzi, zapłaci za to, a Starlight tato dopis mi na rachunku. Ja pierdolę, ta scena jest zajebista, no. Starlight to jest taka badaska w tej scenie, tak mi się to podoba. A następnie Starlight załatwia Krystalis. Na chwilę ją załatwia lawiną. Starlight jedynie popełniła taki błąd, że ona myślała, że już się z Krystalis rozprawiła, ale tak naprawdę tego nie zrobiła. Dalej tam Krystalis jeszcze miała swoje siły na to, żeby zaatakować Starlight, no i koniec końców ona jej się udaje dorwać Starlight, ale nie zmienia to i tak faktu, że Starlight naprawdę była badaską w tej scenie i że naprawdę bardzo ładnie walczyła z Krystalis. Naprawdę. I również jej walka z Krystalis jest
powodem, dlaczego Starlight jest lepsza, jest bardziej potężna od Starsweeta, ponieważ Starsweet on nawet nie walczył z T-Rexem, on po prostu padł kurwa od T-Rexa, który go bez problemu pokonał, a Starlight, Starlight walczyła z Chrysalis do samego końca i najlepsze jest to, że ona bez skitu miała salę z Chrysalis. Gdyby tylko Starlight zorientowała się, że Chrysalis nie jest pokonana, to Starlight wygrałaby z Chrysalis. To jest jedynie pokazanie tego, jak Starlight jest potężna. Bo gdyby tylko niezbyt prędko stwierdziła, że Chrysalis jest pokonana, to ona by pokonała Chrysalis. Mimo tego, że Chrysalis jest potężniejsza, bo ma tą moc od Grogara, ma tą magię Grogara w sobie, to i tak Starlight byłaby w stanie Chrysalis pokonać. I to jest po prostu jedynie pokazanie tego, jak Starlight jest potężna i jak jest zajebista. I Starlight jest również dalej zajebista, ponieważ w 25 odcinku, gdy już te mesaje są też schwytane, bo teraz wreszcie z odcinków udaje się dorwać mesaj oraz księżycki. Jedynie Twilight udaje się uciec. Nie znam, właściwie to mesaj metyś. To właśnie. Słuchajcie. Taka sprawa teraz. Starlight. Ona uwalnia się z klatki, w której zostaje uwięziona. Rozprawia się ona z tymi złotycami. A zaraz, nie rozprawia się, ale udaje jej się tych złotyców zwalczyć na jakiś czas. Robi ona uniki, przed nimi się mieści. To jest taka podatka finalna, tak mi się to podoba. Jest to może być taka mini rekompensata tego, że tak mało było Starlight w zonie, ale z czego tutaj dalej powinno być więcej. No i uwalnia ona uwalnia wszystkie mensaj oraz wszystkich filarów ona uwalnia z więzienia. I to jest jedynie pokazanie tego, jak Starlight jest potężna. I dzięki władzy Starlight, mensaj są w stanie wrócić do Twilight i uratować dzień. Dzięki władzy Starlight jest powodem, dla którego udało się uratować Equestrię, bo gdyby nie Starlight, to Twilight by się całkowicie załamała i złotycy by wygrali. I to jest po prostu jedynie pokazanie tego, jak Starlight jest zajebistą postacią. Potem dochodzi do konfrontacji z tymi dotcami, wszyscy się konfrontują z tymi dotcami, no i złotycy zostają pokonani, zostają zamienieni w kamień. No i to jest właściwie półfinał, jeśli chodzi o Mentepone, a potem w finale Starlight wręcza Twilight pamiątki, takie album pamiątek najlepszych chwil właśnie, które ona miała z Starlight i resztą kuczków, żeby sobie te chwile zapamiętała na długo i na zawsze najlepiej. No i co, no i w finale widzimy, że tam Starlight dalej uczy w szkole psychiatrii, dalej jest dyrektorką, dalej przyjaźni się z Trixie oraz z Sunburstem. No i to byłby koniec, jeśli chodzi o historię Starlight. Podsumowując, jest to jedna z najlepszych postaci ever. Naprawdę, Starlight jest zajebista. Po pierwsze, to co mi się w niej bardzo podoba, to jest jej przeszłość. Dzięki temu, że ona miała taką dramatyczną przeszłość, to naprawdę byłem w stanie jej współczuć. I również jej dramatyczna przeszłość podkreśla to, jaką głęboko ona jest postacią. I naprawdę to mi się tak podoba, Starlight jest zajebista. I dramatyczna przeszłość, i też parę dramatycznych chwil, które ona przechodziła w aktualnej rzeczywistości, jeśli chodzi o Mentepone, to się tak dobrze oglądało. Stary, to jest taka zajebista postać. Ona po prostu ma charyzmę w sobie, to jest tak charyzmatyczna postać. Naprawdę, jedyne osoby, które będą mnie lubić stale, to jest bada zjebanych kurwa debili. Zabij Stretch. No tylko ta bada zjebanych debili będzie nie lubiła Starlight. Bo prawda jest taka, że każdy, kto nie lubi Starlight, ma Mentepone, to on też nie lubi Chloe z Lapis Trends. Nie ma takiej opcji jak dla mnie, żeby ktoś, kto nie zna Lapis Trends, nie lubi Starlight. Ponieważ Starlight jest bardzo podobna do Chloe. To jest praktycznie, może nie identyko, ale są bardzo podobne do siebie i też za to uwielbiam Starlight, za to, że ona jest tak podobna do Chloe. Jest chyba trochę gorsza od Chloe, bo Chloe w moim odczuciu jest lepszą przyjaciółką, bo Starlight miała takie gorsze momenty, ale i tak Starlight jest zajebista. Ja kocham Starlight to jest siódme miejsce w moim rankingu najlepszych postaci, ze wszystkich bajek, filmów, gier. A to jedynie jest tylko świat o tym, jak to jest zajebita postać, skoro ona zajmuje aż tak wysokie miejsce. W tym moim rankingu jest nawet lepsza od Liny. Zorok, Starlight właśnie.
Berlina jest ósma w Omirakigu, najlepszych postaci. Stawet jest siódma, szósta jest Kratos, piąta jest Sunset. Czwarta jest Clementine, trzecia jest Siri, druga jest Rest, a pierwsza jest Chloe w Omirakigu. Top 8 najlepszych postaci z bajek gier oraz filmów. Więc Chloe Stanley zajmuje aż taką wysoką lokatę w Omirakigu, to jest jedynie tylko dowód na to, jak ja bardzo kocham Starlight i jak to jest zajebista postać. Bo ja sądzę z tego, że postać musi być zajebista, żebym ja ją kochał. Ja się nie zadowolę byle co. A Starlight zdecydowanie nie jest byle co. O nie, Starlight jest zajebista. Ja mam gust odnośnie postaci i naprawdę. Jak Starlight zajmuje wysokie miejsce w mojej rakiego, to jest to jedynie oznaka tego, że to jest dobra postać. Bo gdyby to nie była dobra postać, to by nie zajmowała aż takie wysokie lokaty. O nie. Ale zajmuję z tego wysoką lokatę i to, tak jak coś mówiłem, to jest dowód na to, że Starlight jest zajebista. Kocham cię Starlight, jesteś po prostu wspaniałą postacią, jesteś cudowną dziewczyną. I naprawdę dziewczyny powinny brać przykład ze Starlight, bo to jest zajebista postać. To jest zajebista postać i naprawdę dziewczyny, takie dziewczyny jak Starlight, to ja kocham. To są zajebiste dziewczyny i takie dziewczyny teraz stanowi, a nie gzdecne te dziewczyny jak Max z Davy Strange, które są w dodatku bezcelne. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jej badasowość. Starlight to jest prawdziwa badaska. Ona niejednokrotnie miała swoje badas momenty. I naprawdę się tak dobrze oglądało. Potrafiła naprawdę pokazać pazur niejednokrotnie, ona ma twardy charakter i to jest tak zajebiste w tej postaci. Powiedz Cezar, co z tego, że to jest tylko kucyk? A co z tego, że ona jest człowiekiem, nie? Ale pełni ona przede wszystkim najważniejszą rolę w Mighty Pony. Ale co z tego, że ona jest kucykiem? Skoro stara i to jest po prostu test. Kolejne dobre przedstawienie silnej kobiety. To właśnie takie kobiety jak stara, jak Lina, one są silnymi kobietami. Nawet Bloom by powiedział, że jest pojedynczy silną kobietą, bo też już nie do końca, bo potrafi ona płakać z powodów czasami głupich, ale i tak jest ona o wiele bardziej silna, ona o wiele bardziej lepiej ogarnięta niż te zjebane, durne dziewczyny pokroju Ellie z The Last of Us. Naprawdę. Ellie nie jest silna, Ellie jest zaostra, nie silna. Starlight jest silna. Lina jest silna. Raven Queen zawiera w tej karierze też jest silną kobietą, ale nie Ellie. Nie Ellie, nie Abby, nie ta zjebana Nadine. Niech się Naughty Dog uczą od bajek, bo najwidoczniej bajki lepiej potrafią przedstawić siłę kobiet niż gry obecnie i to też jest rozczarowujące na zrobić, no. Takie już czasy mamy. Więc to po drugie, po trzecie. Jej przemiana. Ona z złego kucyka, który chciał zemsty, która była pochłonięta nienawiścią do znaczków, zmieniła się w naprawdę fajną, zajebistą, sympatyczną dziewczynę. Która gdy trzeba potrafi być badasowa, potrafi pokazać pazur, ale gdy nie trzeba, jest wrażliwa, jest wspierająca, ma dobre rady, jest naprawdę zajebista. Stale to jest przyjaciółka ze świetlą czugać. Jeśli ktoś myśli inaczej, to jest zjebem kurwa i tyle w temacie. Bo naprawdę, żeby nazywać Stale złą przyjaciółką, to trzeba kurwa być zjebanym. Może ona kiedyś była złą przyjaciółką, ale obecnie na pewno nie jest. Jest dobrą przyjaciółką i naprawdę, jeśli ktoś nie lubi Stale, to jest takim samym zjebem, jak ta banda zjebanych debili z Abby Stretch. Bo naprawdę, jak ktoś nie będzie lubił Stale, to tylko z tego samego powodu, co fani Abby Stretch nie lubią Chloe. Dlatego, bo mają ból dupy z tym, że stale te momentami jest 20 podaczą od Twilight. To o to was szkodzi. Z tym oni mają problem. Gdy w rzeczywistości stale jest lepiej napisana Twilight, bo Twilight to jest po prostu, to nie powiem, że ona jest źle napisana, bo nie jest. To też jest zmienia bardzo, dość wiele do tego uczy, ale stale jest bardziej głęboka. Bo stale ma jakąś bardziej dramatyczną przeszłość, gdy Twilight z kolei ona miała dobre życie. Ona nie miała dramatycznej przeszłości, dramatycznego dzieciństwa. Więc stale w moim odczuciu jest o wiele lepsza od Twilight. To po trzecie, po czwarte. Jej design. Lubię jej design, naprawdę lubię jej design. Fantastic Alice również. Ogólnie patrzę, no. No ona ma buty jak Chloe, ja pierdzielę, no. Stary to jest Chloe, no. Stary to jest prawdziwy punk i też za to kocham Starlight, no. To jest po prostu tak piękna postać, tak zajebista postać.
Tak cudowna pasta jest, że normalnie tego chacie mazna. Ale to jest zajebista postać, no. Będę się powracał teraz bez przerwy, ale... Kocham Starlight, Starlight jest zajebista. Jest to po czwarte, jeden jest genialny, kocham jej design również. Też no, prawda jest taka, że w rzeczywistości to ona wyglądałaby jak Chloe. Mówiłem zresztą tak, że ona wyglądała jak Chloe. Zresztą na pewno wam pokażę jeden fanart z nią związany. Tylko muszę go teraz znaleźć. Patrzcie! Tak Starlight mogłaby mniej więcej wyglądać w prawdziwym świecie. No kurde, czy to jest jak Chloe, jak się patrzy, no! Ja właśnie mówiłem, że ona jest jak Chloe, tak? Tutaj jedynie to, co różni ją od Chloe, to jest to, że ma włosy bardziej fioletowe, no i to, że ma długie włosy. No ale tak to jest Chloe, to jest kurwa Chloe 2.0. I to jest tak piękne. I tak się kuźwa pisze zajebistą postać, zajebistą dziewczynę. Starlight jest zajebista. I love you Starlight, jest po prostu cudowna. Jest prawda, no. W prawdziwym świecie to na baba Chloe, też wyglądała jak Chloe mniej więcej. Więc... Te podobieństwa do Chloe są widoczne. To... Ja też po to się nie... No, można by mówić, że to jest spadek, tak? Ale z drugiej strony, sama na pewno... Może ktoś się tutaj inspirował, może faktycznie to jakoś Square Enix się inspirowali, albo w drugą stronę. Zależy od tego, co było pierwsze, czy piąte sezon My Deponent, czy Life is Strange. Ale... Naprawdę, one są tak do siebie podobne. I to jest również powód, dlatego są obydwie zajebiste. Ja właśnie takie dziewczyny jak Starlet kocham. Takie dziewczyny jak Starlet są zajebiste, takie dziewczyny jak Chloe. A takie dziewczyny jak Max ja nienawidzę Max, ja nienawidzę chłopcyc. Z reguły nienawidzę chłopcyc, no bo są jakieś wyjątki, pokroju Karisa z Rorok. Ale tak powiem, to chłopcyc nie lubię. Ale Starlet to jest moc, to jest magia Starlight i... Starlet to jest po prostu... Prawdziwie dobrze wykreowana podaj damska. Niech się inni uczą. Niech się twórcy uczą. Od Hasbro. Niech się Square Enix wszystkim uczą. Bo psują teraz te podacie do potęgi. Square Enix właśnie. Nie tylko bez przerwy, tylko chłopcyce w tych nowych grach. Chłopcyce durne, zjebane gazety dziewczynki, mam już tego dość. Jak chcę w grach, tak dziewczyny jak Starlet, jak Chloe, to są prawdziwie dobrze napisane damskie postaci, a nie jakieś zjebane gzesne dziewczynki jak Max, albo jakieś durne, zjebane, toksyczne chłopcy jak Steph. Starlet to jest prawdziwy przykład dobrze napisanej kobiety. Więc podsumowując, jedna z najlepszych postaci, jeśli... Z jakiegoś powodu mielibyście obejrzeć My Little Pony, to właśnie dla Starlight. Starlight na to zasługuje. Zasługuje na to, żeby obejrzeć dla niej My Little Pony, bo to jest po prostu postać tak zajebista. Za czasami ciężko uwiedzę, ona jest My Little Pony, bo... No co, bajka w kucykach, nie? A tak zajebista postać. No ale dobra, podsumowując jeszcze raz. Zajebista postać, tak bym się powtarzam. To może już skończę, co? Bo jest teraz gadam z to samo, więc dobra, to będzie na tyle. Na razie. Ja w kolejnym odcinku to wiadomo, może się Santos zabiorę tym razem, w kolejnym odcinku Sunset to jest naprawdę zajebista postać, którą również przydałoby się opisać, również kocham Sunset, więc no, to wie, może Sunset będzie w kolejnym odcinku, zobaczymy. Na chwilę może to być na tyle, na razie.